placówce medycznej oprócz zwykłych danych osobowych są przechowywane dane wrażliwe. I dane wrażliwe są to już chociażby takie informacje, że dany pacjent zapisał się do lekarza. Więc poziom ochrony musi być przede wszystkim bardzo szczegółowy, a także globalny w całej placówce. Po 25 maja z dniem wejścia RODO kary będą bardzo wysokie i restrykcyjne. Jeżeli chodzi o podmioty publiczne, bo tutaj musimy mieć rozgraniczenie na podmioty prywatne i publiczne, w sektorze publicznym może to być 20 milionów euro, więc jak na nasz kraj to jest suma bardzo, bardzo wysoka. Jeżeli chodzi zaś o podmioty publiczne, mówimy tutaj o 4% obrotu światowego. Więc myślę, że patrząc na skalę pod kątem przychodni w Polsce, jedna i druga kwota może taką przychodnię zamknąć. Żeby zabezpieczyć się przed karami, należy przede wszystkim nie panikować, na spokojnie przygotować się do wchodzących przepisów. Bardzo rozsądnym wyjściem jest zdanie się na podwykonawców, na dostawców oprogramowania zewnętrznych, chociażby takich jak gabinet Dr. Widget. Dla przykładu, każde połączenie z aplikacją jest szyfrowane, mamy odrębne loginy i hasła dla wszystkich użytkowników, hasła trzeba zmieniać co miesiąc. Zwracamy uwagę na to, żeby hasło było też odpowiednio skomplikowane, czyli małe i duże litery, 8 znaków, znaki specjalne. Tych obostrzeń i tych wymogów jest bardzo dużo, więc tak jakby nie jesteśmy w stanie jako taki właściciel placówki, który ma i tak bardzo dużo rzeczy na głowie, zorganizować wszystko samodzielnie. Jako firma Lexic Polska wiemy, jak bardzo ważne jest bezbolesne wejście w nowe przepisy RODO, więc organizujemy regionalne spotkania dla lekarzy z bezpłatnymi warsztatami o RODO. Na warsztatach będą obecni prawnicy, którzy się specjalizują właśnie w materii przetwarzania danych osobowych, danych medycznych, danych wrażliwych i będą lekarzom wyjaśniać pod kątem RODO, co można, czego nie można, no i co oczywiście należy zrobić.